No, Biblia dla ubogich, no to jak chłop do kościoła wszedł, to musiał coś tam widzieć. Biblii nie widział, ale tam to jest na przykład Pan Jezus, jakaś kukiełka. Poza tym zmartwychwstanie, poza tym te apokryfy były przez Twe święte zmartwychwstanie, opisywały, to była też poezja, opisywały, że Jezus w płaszczu wodę nosił. Potem Matka Boska kaszlała. No różne takie, różne, tego było bardzo dużo, że ludzie pojęcia nie mieli na temat prawdy, rzeczywistej prawdy z Pisma Świętego, tylko te bzdury mieli zakodowane, bo to od wieków ta ciemnota była wciskana. No jak Jezus w płaszczu wodę nosił, to znaczy, że to u Niego było możliwe, bo skoro chodził po wodzie, to i w płaszczu wodę nosił, ale to niestety były już tylko ludzkie dodatki i tutaj właśnie działał szatan za pośrednictwem znaków i rzekomych cudów, przed czym zresztą apostoł Paweł ostrzegał jeszcze jak żył, powiedział, że już teraz jak ja żyję, jak my jesteśmy w pierwszym wieku, tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten się nie pojawi, Pan Jezus Chrystus, zabije go tchnieniem ust swoich, szatana, diabła. No a ów nieprzyjaciel pojawi się z mocą szatana, wśród znaków i rzekomych cudów. I tutaj jest bajka dla historyków, dla badaczy biblijnych, którzy będą badali, skąd się te różne bajki wzięły. To znaczy nie sama Biblia, tylko rzeczy towarzyszące. To my możemy mówić, że to są apokryfy. Apokryfy są to rzeczy nienatchnione, proszę Państwa. A co ty, Litka, nie wierzyłaś, że to Pani Krysia była? Czasami tam. Ale to była Pani Krysia, bo ja jej powiedziałam, czy to nie jest ta Pani Krysia? A ona do mnie, wiesz, po imieniu. A to Pani Elżbietka, no to że Litka, to my znamy Litkę.